Za nami pierwsze spotkanie w ramach Fortuna pierwszej ligi na stadionie przy Sportowej. Bełchatowianie awansowali na zaplecze Ekstraklasy, kibice zatem mogą już emocjonować się rozgrywkami pierwszej ligi, a pozytywnych emocji w Bełchatowie nie brakowało. W sobotnim meczu w wyjściowej 11 trener Artur Derbin postawił także na debiutantów Krzysztofa Wołkowicza i Mateusza Marca. Pierwsza bramka padła już w 9. minucie meczu. Strzelcem gola Artur Golański. Kolejny celny strzał do bramki rywali oddał w 44. minucie Przemysław Zdybowicz. Po zmianie stron nie koniec było niespodzianek. W świetne humory wprowadził kibiców brunatnych Krzysztof Wołkowicz. Za jego sprawą wynik 3-0 stał się faktem. Rozpoczęliśmy zmagania w pierwszej lidze, można powiedzieć, jak marzenie. Też powiem szczerze, liczyliśmy na takie otwarcie. Nie powiem, że akurat ten mecz miałby się skończyć akurat takim wynikiem. Po prostu chcieliśmy dzisiaj dobrze rozpocząć te rozgrywki. Kolejna walka o punkty już 3 sierpnia. Wówczas GKS Bełchatów na wyjeździe zmierzy się z Wartą Poznań.